Witam wszystkich. Jadę właśnie do mojego znajomego, który również zajmuje się hodowlą szkockich krów. I przeprowadzę z nim taki krótki wywiad na temat jego hodowli. Zapytam o to, dlaczego akurat wybrał tą rasę i dlaczego musi zrezygnować ze swojej hodowli. Myślę, że to będzie ciekawe dla niektórych osób. Też jestem, sam jestem ciekaw, bo dawno u niego nie byłem, a poznaliśmy się w momencie, kiedy sprzedawałem swojego pierwszego reproduktora i właśnie pan do mnie przyjechał i wtedy go ode mnie kupił. No i tak od tamtej pory mamy ze sobą kontakt. Ten reproduktor nadal tutaj, z tego co wiem, nadal tu żyje. W tej chwili ma już 15 lat, jest bardzo duży. No i cieszę się, że go zobaczę. Nagram go, zaraz go zobaczycie. I co? Tutaj robi się trochę ciemno, ale myślę, że zdążę tam ponagrywać te krówki jego. Nawet nie wiem, ile teraz ma sztuk, ale poprosił mnie właśnie, żebym tutaj do niego przyjechał i je nagrał, pokazał, bo być może ktoś z was będzie chciał, będzie zainteresowany kupnem kilku sztuk bądź całego stada. Ja niestety nie mogę od niego kupić żadnej sztuki. No właściwie mogę, ale nie chcę, bo są spokrewnione z moimi, ponieważ no ten jego tutaj główny reproduktor był kiedyś u mnie, więc byłoby bez sensu, żebym ja dokupował samice, które są spokrewnione z tymi moimi. Wolę kupić takie, które są z innej linii genetycznej i takich będę szukał do swojej drugiej hodowli. Wygląda jak te ślady po samochodach, a to krowy to są, nie? Ile sztuk zostało? 21 albo 22. A jest ta siwa taka fajna? No, ta siwa jest, to jest cielna. A ja już widzę luzaka. U mnie to się luzak nazywa, a tutaj jest Kuba. Kuba, tak. Oj, są malutkie jakieś. Ten, wie pan, jest ciekawa historia takiego, tej czarnej i ten jej syn, byśmy go nazwali Ronaldo, był taki indywidualista, że przez pierwsze dni w stado schodziło, a on się chował. Musi, tutaj pan Romek musiał chodzić za nim i go szukać, bo on się normalnie chował. Za każdym razem. Stado wracało na wieczór tutaj do zagrody, a on sobie, się chował. No czasami są takie sztuki. Co, może tam pan wejdzie, czy jak to zrobić? Porzucać im trochę? Ja myślę, że możemy wejść. No to... Dzień dobry. Niech pan otworzy, panie Romku. Dobra. A panu Romku nie będzie przeszkadzało, jak coś tu ponagrywam i pan się gdzieś tam załapie? Romka nie, to Romka powie pan. Bo to będzie na YouTube'a później, żeby ja uważam, może że się trafi jest, jakiś... Romek jest główny bohater, bo on jest, wie pan, ten, który... Opiekuje się, tak? A, to mówię, żebym się ogolił. Ja też nie ogolony, ale to tam... To będzie pan miał fanki. Ładne krówki. O, ten Ronaldo, wie pan, to jest... 3-4. I jego, o, i ta matka czarna, to jest właśnie bardzo ciekawa, jak gdyby, parka. To jest Kuba? Nie, to nie jest Kuba. Nie, no Kuba jest... Tam jest. Tu jest. A tu jest Kuba. No. I tam idzie. Nie, no tu jest Kuba. Tam synkowie już są tacy... O, ta Charlotta już jest, ta jedzie. Jedzie ta już do zamówiona, Warszawy, tak? Tak, z cielakiem swoim. Do Warszawy? Tak, i jałówka jedna i byk jeden. Mi to się najbardziej ta podoba. Tamta. Ta siwa? No. No, no jest oryginalna. Ja mówiłem, że nie pan wychodź. Sobie wziął. No. Nie. A, to, no, to mogą już, wyjść? Mogą wyjść, to przecież on nie jest. Ile ona ma lat? To wie pan, zobacz pan jaka ta jest. O. Ta jest taka, że ona... Ładne, widać, że są w dobrej kondycji. A chleb to uwielbiają wszystkie, nie? Pani Paśki. To ona tu wejdzie. No ta jest kapitalna. To tak, sobie ją. Taki. Ja mógłbym ją wziąć do tej drugiej hodowli tylko. No, to panu a to jest właśnie mój pierwszy reproduktor. Ale potężny. U mnie był przez Kuba. Niecałe 3 lata. I później przyjechał tutaj. Chodź ty. 100% skuteczność. On już 15 lat będzie miał, prawda? Tak. Tak właśnie co liczyłem. Co najmniej 5 lat jeszcze jest.
Charlotte jest zamówiona, jałówka taka większa, byczek taki większy i duży byk. Jest zamówione, 4 sztuki idą do Warszawy. A resztę są jeszcze... Jeszcze jeden byk idzie do takiego miejsca, gdzie wziął facet 2 krowy, no i już mu się wycieliły i też może nawet w tym tygodniu teraz będziemy mu wieść. Czyli tak do sprzedania byłyby te pozostałe... 3 krowy. 3 krowy dorosłe? 3 krowy dorosłe, jedna jałówka, no i te 2 takie małe cielaki, które... W zasadzie 3 cielaki małe. Ten Ronaldo, ten najmłodszy. A który to jest Ronaldo? Ronaldo to jest ten. Ten, ten czarny? Ten, który się chował, tak. Ale on też ładny będzie. Bardzo ładny. Jest taki podobny. Podobny do tego pierwszego dużego czarnego, tak, nie? Tak. Tylko ten ma więcej brązowego tutaj na dole. Podobna ma. To ta, jak długo ta jest w stadzie już? Ta jest od samego początku. Ona ma. Widać, że szefowa. 6 lat, tak. I to jest szefowa po Kubie. Ona rządzi całym stadem. W czasie, kiedy nie było Kuby, to wszystkie pozostałe koleżanki miała ustawiała. Podporządkowane. Tak jest. No, ale piękna. Ta mi się najbardziej podoba. No to. A ona jest pokrewniona z tamtą? Te dwie? Nie. Też inne? Nie. I nie, od, nie, od ilu sami, czy pan zaczynał? Tu łącznie było 17. Było to dużo. Samic. Tak. No ale potem podzieliliśmy to stado na pół. Na 2. No i zostało 8. No i mówię, to było 30 parę sztuk, ale już, sprzedane. Od paru miesięcy, jak zaczęły się kłopoty z moim zdrowiem, zaczęliśmy sprzedawać i już kilkanaście sztuk zostało sprzedanych. 5 kolejnych jest, 6 w zasadzie zamówionych, no a pozostałe czekają na... Na chętnych. Na chętnych. No może akurat ktoś będzie szukał. Jest ta jest ładna. Bardzo ładne potomstwo, bo w niej syn Ronaldo, bardzo krnąbrny. Ale fajne ma taką posturę. Ma urodzeni, codziennie nam się chował na pastwisku i pan Romek musiał go czasami szukać. Przez dłuższy moment chować, szukać. Ale takiego czarnego to powinno być łatwiej znaleźć, nie? Niż ten. Nie, jak on się położył, no to nie było go widać po prostu. To on tak z marca jest? Z kwietnia? No gdzieś tak. Dokładnie nie pamiętam, ale to... A mnie dużo osób pyta, dlaczego akurat zdecydowałem się na tą rasę. To im tam opowiadałem, a jak było w pana przypadku? No, syn, który jest właścicielem, gdzieś kiedyś zobaczył te sztuki w gazecie, pojechał do jakiegoś stada, no i zakochał się od pierwszego wejrzenia i zdecydował, że będziemy hodować takie sztuki. To podobnie było u mnie. Ja jechałem w Danii i z samochodu zobaczyłem. W podobnym miejscu też były takie drzewa, tylko że tam było więcej tych małych, bo to było na wiosnę i takie myślę, co to takie małe zwierzęta dziwne. I później się zatrzymaliśmy i zacząłem o tym czytać, no i tak pomyślałem, że dobrze by to było sprowadzić do Polski kiedyś i zacząć hodować, bo nawet nie wiedziałem, że w Polsce są wtedy. Było kilka hodowli już. No i zaczynałem od 4 sztuk, prawda? Kuba był moim tym pierwszym reproduktorem. Wspaniały reproduktor, bardzo spokojny, 100% skuteczność krycia. Przyjeżdżało do niego sporo panienek z zewnątrz i za każdym razem były skutecznie pokryte i rodziły się piękne. I u mnie przez pierwsze lata to było większość jałówek i pamiętam, że jednego roku miałem 9 cielaków i w tym było 8 jałówek i jeden byk tylko. Po nim właśnie tak miałem. Ale tutaj jest przeważnie tak, że jednego roku były jałówki, następnego roku byczki. W tym roku było więcej byczków, a w poprzednie lata było więcej jałówek. A teraz mam tak już od 2 lat pół na pół. Że pan zrobi zbliżenie tam na syna Kubę, żeby pokazać, jakie one są już, tam na któregoś, jakie są już dorodne, nie? Więc 2 wyjeżdżają. One wyjeżdżają już, tak? Tak, 2 wyjeżdżają, ale tu jeszcze jest co najmniej 3 takie są też dorodne reproduktory już do... O tym możemy podejść, może pan zobaczyć, jakie są. A nie walczą z nim? On jest za duży, nie? Nie ma takiej możliwości, no. Nawet jak przyjeżdża
z zewnątrz jałówka, one tylko podchodzą i Kuba je ustawia w porządku i one uciekają do lasu. Tak, tutaj jest... Ten jest mniejszy, tam są jeszcze większe. Wystarczająco taka ilość tych jałówek, że on jest w stanie sam je ogarnąć. Tak, oczywiście. W górze jak jest większe stado, to jest wtedy ciężko mu pilnować. Ja wczoraj robiłem kastrowanie, bo już tych byków było na tyle, że... Podejdź mi tam, zobacz. Ale dostały zastrzyk i nawet nie czuły. Myślałem, że gorzej to wyjdzie. Ale bardzo sprawnie to poszło. No, te cielaczki piękne po nich. No ten nie piękny, ten najmłodszy. No, to ten jest najmłodszy, tak, w stadzie? Tak, ma 3 tygodnie. A jeszcze zapytam, te wanny to jak są napełniane? Bo no, nie widzę żadnych... Przewoziliśmy po prostu wodę. A dowoziliście? Tak, dowoziliśmy. Ale to jak zamarzło źródełko? Nie, tu nigdy nie zamarza źródełko. Tylko, że w tym roku jak była susza, to ta woda prawie przestała lecieć. One się tam wchodziły chłodzić, zamuliły. I normalnie co czystej. Dowoziliśmy, wie pan, jeszcze więcej wanien było i dowoziliśmy... No tak. Wanny. Ale to... Ja u siebie wkopuję tak na 20 cm i wtedy się nie ruszają. Nie, ale nie, to się też nic nie... To teraz one może ruszyły. Tak oparte tymi, to zdawało egzamin w zupełności. Jeszcze czwarta była. No tak, w tym roku u mnie tak samo w studni brakowało wody. Musiałem pogłębiać studnię, bo nie nadążała nachodzić i krowy wypijały i później woda nie nachodziła, one chciały dalej pić. I musiałem ją tam o metr pogłębić. No chodź. To jest coś pięknego. No. Normalnie ściskają, jak tutaj jestem. Ja już teraz celowo wolę tak blisko do nich nie podchodzić, bo mi się coś robi. To nie jest szarlotka. Fajne byczki jesteście. Panie Romku? Może być. To chyba jej synek i on też jedzie, też wyjeżdża. Ten gość, który się zgodził, żeby nie było smutno, mówi. Tak, to najlepiej taki razem. Pasjonat mówi, nie, mówi. Żeby młodemu nie było smutno, to on tego młodego też bierze. Nie? Także jedzie młody, Charlotte, jałówka i buchaj. Jedzie. 4. Tak. I jeszcze jeden to buchaj. Te przyczepki pójdą razem. Nie no, na całym zestawem. Nie. Bo buchaj nie. Duży idzie, byłoby za ciasno. Nie. To taki trzeba osobny transport zorganizować. No, samochód i przyczepek. Już pojedziesz niedługo, już pojedziesz. No, to jeszcze Czarna będzie szukała kogoś chętnego. No, Czarna i jeszcze jedna. Ale widać, że takie przyzwyczajone do ludzi, prawda? Tak. Bo niektóre hodowle Highlandów widziałem, to... Takie były dzikie, że jak zobaczyły człowieka, to tak z 50 metrów potrafiły uciec. Nie, to było lepsze. Ale jakby poczuły zagrożenie, to szybko, nie? A? Z pierdzielą. To na pewno. O, podrap się jeszcze. A wyczytałem, że rogi to im potrzebne do... Najważniejsza funkcja to jest schładzanie ciała. Rogi? Tak. Nie i tu czytałem na takiej grupie hodowców Highlandów z Ameryki i był obszerny post, dlaczego krowa zdechła po obcięciu rogów w Australii hodowcy. I mu zaczęli pisać, że ona bez rogów nie ma jak krwi chłodzić. Niesamowite. No. Bo to jest wszystko ukrwione tam przecież w środku i działa jak taki wymiennik ciepła. No i też do drapania i do ochrony przed drapieżnikami. Logiczne. No i do rozpierdzielania Kuby bardzo służą do rozwalania tych balotów. Tak, baloty właśnie... Kuba podchodzi pierwszy i... Niszczą, no. Dwie minuty już. Ale tak daje się baloty tak normalnie, bez niczego? Nie, luzem. Tak? Normalnie, luzem. Ja daję tą ramkę, bo wtedy więcej zjadają, nie? Ja coś panu powiem. Jak jest moment, że one chcą jeść, to wyjadają i te straty są tak minimalne w tym miejscu, gdzie ten... fajnie, trawka wschodzi, bo to my nie stajemy w jednym miejscu. Tak, czy ten, tylko za każdym razem gdzie indziej. Tylko też jest tak, że jak one tam na przykład nasikają, no to, już, to jest... już nie zjedzą tego, nie? A no, jest dobre siano i się marnuje. Na pewno bardziej efektywne jest skarmianie... Spaśnika, tak. Jak ktoś ma, no wy macie balotów swoich dużo, nie? Ja tu zawsze miałem problem z tymi balotami, musiałem tak dbać o nie, żeby nie marnowały.
Właśnie przy okazji, już jak tu jestem, to pokażę, jakie ogrodzenie jest zrobione. A tutaj jest siatka, no i słupki, tak co 3 metry, prawda? Gdzieś. Tak, 3 metry. Co 3 metry słupek sosnowy, ale taki zakonserwowany. I 6 lat już stoi. No i dodatkowo pastuch, żeby też się nie pchały. Więc, a tutaj na górze, żeby to było widoczne chyba, nie? Tak. No i podtrzymuje też tą... Tak, tak, siatkę. No to długie to ogrodzenie. Ile tam? 2 kilometry. 2 kilometry takiego ogrodzenia. No to zrobić trochę było pracy. Ale tam z drugiej strony już na następnych łąkach to jest pastuch i słupki plastikowe tylko. Słupki plastikowe, pastuch i... I też się sprawdza. Wystarcza, nie uciekają. Dlatego dobrze zrobić taką jedną kwaterę zimową, na przykład matecznik ogrodzoną. Tak, w tej chwili, siatką. Gdybyśmy robili od nowa, to ogrodzić dosłownie 7-8 hektarów z tym laskiem i to by w zupełności wystarczyło. Siatką. Tak, bez potrzeby grodzone jest 20 hektarów. Nie potrzeba. A resztę pastuchem. Tak jest, pastuchem plastikowym i tymi na rogach tylko słupki drewniane mocniejsze. Tak, na narożnikach. No, na narożnikach mocniejszego i tam powiedzmy co 100 metrów też, żeby tam można było naciągać czy coś tak. A pastuch jest z elektryzatora czy z, akumulatora. Z akumulatora? Z akumulatora. W zupełności daje radę. 2 akumulatory na zmianę. Pan Romek, jak się jeden rozładuje, przywozi drugi. I co, ile dni trzeba zmieniać? Ten duży co ma, to 2 tygodnie się utrzymuje. O, to sporo. No. I tak, a zimą, jaki jest mróz? Tak samo. Tak? Nie ma większego znaczenia. No to z tym, że akumulator jest jak gdyby trochę odsłonięty od mrozu, bo jest taki tam... Schowany gdzieś, nie? W budzie, tak, tak, no. Schowany. No tak, nie wiedziałem, jak te akumulatorowe się sprawdzają. W zupełności wystarczająco, nie ma problemu z żadnym. Tu jest kawałek, tutaj nie ma jeszcze tam... Tu jest 2 kilometry i tu jest... Ale mam takie... Mogę sprawdzić? Jak to? A nie wiem, czy jest włączony. Jest włączony? Jest. No to niech pan sprawdzi. A z której strony idzie? Z tej czy z tej? Z obydwu. A macie... Aha, taki, żeby z tego? Ja mam taki do ziemi, muszę włożyć. I na kablu, nie? No też 2000 pokazuje. No tak dobrze pokazuje. Nie, nie, ale to wie pan, nieraz przez przypadek jak tąpnie, to tak ostro tąpnie. Fest, nie? No, to lepiej, żeby nie dotknie. Nie przez spodnie, jak trzepło, to kurde. No ale dzięki temu one później się pilnują. One czują respekt, widzą drut. I nie pchają się na ogrodzenia. No i taka wysokość starcza spokojnie, nie? W zupełności. Nie ma potrzeby wyższej. A tu jest tak, jest 1,50 m gdzieś, nie? No gdzieś tak będzie. 1,50 m. Ja u siebie mam siatkę 2-metrową, bo akurat do takiej miałem dostęp, to słupki są 1,60 m nad ziemię wystają i te 40 cm podwijam na... Nie wkopowywałem, tylko podwijałem na zewnątrz i albo przysypywałem darnie, kładłem, żeby to zarosło. Też pozarastało. Albo jakieś takie patyki, grubsze gałęzie, to wszystko kładłem, żeby to zarosło i tak dziki później nie wchodziły. Bo ja z kolei to mam z tą zwierzyną leśną problem cały czas. I się pchają na pastwiska. Tutaj teraz dobrze będzie widać, bo już wracamy. Jak wygląda to jak ślad po samochodach, że tędy jeżdżą. Ale zaraz będzie widać, jak jeden się kończy, urywa i one się 2 łączą w jeden. I widać, że to nie samochody zrobiły te ślady, tylko po prostu krowy chodziły. I tutaj widać, z 2 zrobił się 1. I tędy jest ich ścieżka. No piękny miały tutaj teren. Trochę pan żałuje, prawda, że trzeba będzie zrezygnować. Nie, niestety siła wyższa. Żałuję, to jest mało powiedziane. Na szczęście będę miał parę sztuk blisko swojego domu. Aha, czyli parę sztuk zostanie. Stąd pochodzące, nie, nie. A z tego... Stąd pochodzące, także to pozwoli mi jak gdyby mieć kontakt z tymi sztukami stąd pochodzącymi. No można się przyzwyczaić. Nie. Ja na przykład...
póki co to nie mogę sobie wyobrazić, że miałbym, nie wiem, robić coś innego i zrezygnować z tego. Jak dopóki będę miał siłę i zdrowie, to będę się tym zajmował na pewno. No ja też byłem przekonany, że będę to robił jeszcze długo, długo, ale niestety poważne kłopoty zdrowotne spowodowały, że niestety nie mogę robić tego i stąd ta decyzja o, zamknięciu, że stado jest, tak powiem, w likwidacji. No niestety tak jest. Zdrowie najważniejsze, jak to mówią. No ja już wracam do ciebie. Zrobiło się ciemno, ale na szczęście zdążyłem nagrać wszystkie krówki. Tak jak widzieliście, wyglądają bardzo ładnie. Też są zadbane, podobnie jak u mnie tutaj ludzie dbają o te swoje zwierzęta. Nie są ganiane, nie są zestresowane, tylko widzieliście, że nie boją się ludzi. To od razu jak się przyjedzie do stada, to widać w jaki sposób są trzymane te zwierzęta i jak ktoś o nie dba. Także polecam. I napiszę też ten numer. Co do ceny, to się nie pytałem. Tu już najlepiej bezpośrednio z nim i wszystkiego wtedy się dowiecie. Ale to tylko takie osoby konkretne, myślę, niech się odzywają, bo na przykład do mnie bardzo dużo osób pisze i dzwoni w sprawie hodowli, w sprawie rozpoczęcia hodowli, ale to nie są takie zdecydowane osoby, tylko takie, które się przyglądają i już niektórzy to tak od 2-3 lat chcieliby to robić, ale się boją albo mają więcej powodów, dla których nie będą tego robić, niż po prostu znaleźć jeden konkretny powód, dla którego chcieliby to robić. I ja nie żałuję. Myślę, że warto spróbować. Jeśli ktoś o czymś myśli, to na pewno warto spróbować to zrobić i wtedy będzie wiedział, jak to jest być hodowcą. Bo bez tego nigdy nie będzie tego wiedział. Jeśli nie spróbuje, to się nie dowie. Ja wracam już do domu. Ta hodowla jest 30 km ode mnie, więc całkiem blisko, niecałe 30. I też w Borach Dolnośląskich. I właśnie zatrzymałem się, bo no to jest taka droga tutaj mało, rzadko uczęszczana. Nie ma ruchu. Zatrzymałem się, bo zobaczyłem znak, którego nigdy wcześniej nie widziałem na oczy. Zaraz go wam pokażę. Pytaliście mnie, czy w naszych okolicach są wilki. Nie wiem, czy będzie widać po ciemku, ale zobaczcie. Obszar Natura 2000. Wilki nad Nysą. Więc wilków jest bardzo dużo. Możliwe, że nagram niedługo o tym jakiś cały odcinek, bo no dużo się działo ostatnio. Dużo słyszałem i nie są to fajne rzeczy.